Witajcie po przerwie. To już przedostatni gość tej edycji Gnyszka Live. Dziś będzie nim Michał. Michał Osiej. Cześć Michał. Ja się przywitam jak Krzysztof Kononowicz. Dzień dobry Państwu. Kononowicz jest ze wschodu, więc w sumie, nie? Po podlaskiemu trzeba się przywitać. No. Słuchaj, Ciach Bayer Kachop. O co chodzi? To było takie powiedzenie, które między chłopakami wymienialiśmy, jak jeździliśmy na obozy sportowe. Aha. I jak nie wiedzieliśmy, jak coś określić, a trzeba było to krótkimi, konkretnymi słowami, to zawsze było Ciach Bayer Kachop. No, scena krótsze określenia. Ale dobra, słuchaj, chciałem, zanim sobie pogadamy o historii i o wszystkim, ciągnąc wątek Kononowicza. Kononowicz zapowiedział, że nie będzie niczego, ale ja tu słyszę, że 21-22 czerwca jednak będzie coś. I co to będzie? Tak, to będzie najlepsze wydarzenie pierwszego półrocza 2018. No tak, bo jeszcze w ostatnim tygodniu pierwszego półrocza. Bo szykujemy tego dnia taki event, który się nazywa Integracja Biznesu Polski Wschodniej. Wow. Do tej pory robiliśmy i wydarzenia branżowe, kiedy staraliśmy się spiknąć ze sobą przedstawicieli tych samych branż albo pokrewnych, a tutaj chcemy spróbować zrobić coś takiego nowego, czyli geograficznie ludzi połączyć, czyli zapraszamy oczywiście wszystkich przedsiębiorców, ale głównie zaproszenie kierujemy do przedsiębiorców, począwszy od Białegostoku, a skończywszy na Rzeszowie. Czy Władimir Putin już się zapisał? Tak, oczywiście. Oprócz Władimira Putina mamy też gościa specjalnego. Turkmenbasza. Oczywiście Macieja Gnyszka, który zapowiedział swoją wizytę. Ale Maksymilian Gnyszka. Ale też przedstawicielka płci pięknej, finalistka konkursu Miss Polski z 2011 roku, Sylwia Toczyńska, którą pewnie tutaj nasi widzowie znają z programu teleturnieju 1 z 10. I Sylwia także będzie z nami tego dnia, ponieważ pochodzi z Janowa Podlaskiego, gdzie ten event się odbędzie. Właśnie, trochę więcej o tym evencie. Jestem sobie, wiesz, wyobraź sobie, jestem sobie Januszem, kręcę wąsa i myślę, co mi ten Osiej tu w ogóle wygaduje, z kim ja się muszę integrować i w ogóle po co mnie to? No i co byś... I wtedy wchodzę ja cały na biało. No trochę na granatowo. I mówię tak, drogi Januszu, zgodzisz się ze mną, że pewnie bardzo często największe deale, największe interesy robiłeś gdzieś przy dobrym trunku, w kameralnej atmosferze. Przy ogóreczku. Dokładnie, kiedy pięknie skrzypiło ognisko i w ogóle atmosfera była bardzo sprzyjająca zawieraniu różnego rodzaju współprac. I taką atmosferę właśnie zrobimy w Janowie Podlaskim 21-22 czerwca. Mhm. Bo nawet spotykam się z takimi wypowiedziami, że mówią niektórzy, że wiesz co, najlepsze rekomendacje to wcale nie dostałem na śniadaniach, wieczorach biznesowych, które są właśnie stricte pod kątem biznesu, ale na takich bardzo wydarzeniach integracyjnych. Dokładnie. Okay. Czyli warto się wyposażyć w jakieś środki wspomagające pracę wątroby. Lokalne specjały my to nazywamy. Lokalne specjały. Przygoda z towarzystwami biznesowymi twoja, jak się zaczęła? Bardzo dużo ludzi mnie o to pyta i zaczęło się tak, że współpracując z tobą w Gnyszka Fundraising Advisors, często byłem angażowany często w Towarzystwo Biznesowe Warszawskie. Tak? Znaczy, przychodziłem tam z prelekcjami takimi 30-minutowymi na tych spotkaniach, ale w pewnym momencie mojego życia musiałem się określić, gdzie chcę mieszkać. Czy w Warszawie, czy w moich rodzinnych siedlcach, albo gdzieś w tamtych okolicach. No i traf chciał tak, że pobudowaliśmy się z Kasią pod Siedlcami i pomyślałem, że kurde, skoro będę tutaj... W Nowym Opolu. I pomyślałem, że skoro tutaj będę mieszkał, fajnie będzie byłoby mieć taką grupę blisko siebie w Siedlcach. No i w marcu 2016 zainaugurowaliśmy tam grupę Towarzystwa Biznesowego Siedleckiego, która nam się bardzo ładnie rozwija. A to nie było tak, że to ja o tym pomyślałem? No na pewno tak. Myślę, że kronikarze do tego dotrą, bo ja to w sumie nie pamiętam. Co najbardziej cię zakręciło w tym pomyśle, w towarzystwach? Najbardziej mnie zakręciło połączenie biznesu i wartości, ponieważ często jak rozmawiam z ludźmi nawet, to mówię im, że
słuchajcie, jest masa różnych organizacji biznesowych, ale to, co, czym my się odróżniamy, to to, że my wprost odwołujemy się do wartości, nie wstydzimy się tego, wręcz traktujemy to jako atut do tego, żeby robić biznes i prowadzić go, rozwijać go w sposób inaczej niż zwykle, tak? I nawet jak patrzę z perspektywy tych 2,5 roku, kiedy jestem tak mocniej zaangażowany w towarzystwa, to naprawdę nie dość, że poznałem chyba najwięcej ludzi w ciągu tych 2,5 roku niż w całym życiu, to na dodatek wartościowych ludzi. Aha, okay. To znaczy ludzi, którzy naprawdę... Których chce się znać. Tak, można ich, to są fajni, potencjalni przyjaciele na całe życie. Albo chociażby na wyjazd do Kołobrzegu. Dokładnie, pozdrawiamy Waldka. Waldka. Dobrze, słuchaj, networking. Czy już wymyśliłeś jakiś podlaski odpowiednik dla tego makaronizmu? Jednego słowa zamiennika nie udało mi się znaleźć, ale ja lubię często ludziom podkreślać, bo na wschodzie Polski networking się ludziom źle kojarzy. To znaczy oni często mają jakieś skojarzenia właśnie z jakimiś MLM-ami, tak, garnki, paliwo z kosmosu i tego typu rzeczy. Natomiast... Elektryczna kołdra. Tak, pozdrawiam wszystkich sprzedawców. I sok z gumy jagód. Natomiast ja lubię mówić ludziom, że słuchajcie, wy dzięki towarzystwom otoczycie sobie firmę życzliwymi sobie ludźmi. To znaczy oni będą chcieli, będą się cieszyć, kiedy wy więcej zarabiacie i przełamujemy trochę ten stereotyp Polaka zawistnika. Tak? Trzy słowa do ojca prowadzącego i radiosłuchaczy. Przyjdźcie do nas na siadanie. Zapraszamy was w imieniu Michała do Siedlec, do Rzeszowa, do Lublina, do Białegostoku, do Białej Podlaskiej, do Radomia. I do wszystkich innych miast, które chciałbyś otworzyć, a jeszcze naszej grupy nie ma. I oczywiście zapraszamy was 21-22 do Janowa Podlaskiego, bo tam odbywa się integracja biznesu wschodniej Polski. Z tego, co Michał dziś widziałem na twoim fejsie, dziś ostatni dzień zapisów. Tak, natomiast no, znając życzliwość Polaków na wschodzie, jeżeli ktoś by się zgłosił po tym terminie, to jakoś tam jeszcze miejsce by się znalazło, ale... W tym tygodniu to jest taki ostatni czas, kiedy można się rejestrować jeszcze. Ja już prasuję spodnie. Michał, powiedz mi na koniec, czy lubisz kawę? Bardzo lubię kawę i liczę na prezent. No to się cieszę, że liczysz na prezent, bo wylosowałem dla ciebie spojrzenie inspektora. Powiedz mi, którą postać z mojej typologii, którą opisałem, dlaczego networking nie działa, lubisz najbardziej? Snajper, ponieważ mi się dobrze kojarzy, bo grając kiedyś w piłkę trenując, zawsze byłem napastnikiem. I snajper to jest dobre określenie napastnika. Ale inspektora przytulisz. Przytulę. Dobrze. Smacznego inspektora. Moim gościem był Michał Osiej, dyrektor Regionalny Towarzystw Biznesowych na Polskę Wschodnią. Dzięki, Michał, a z wami do zobaczenia za 2 minuty po przerwie.